Ajajajajaj. To nie jest straszna impreza, bo a rano co? Klina. Nie, zmierzyliśmy sobie ciśnienie. Obudziłem się koło faceta z wąsem. Że Zenek Martyniuk zaprosił nas na swoje urodziny w tym roku. Witamy w programie, w którym będzie dużo wyzwań. Będziemy wyzywać gwiazdę, ale najpierw przedstawimy Wam naszą ekipę. Za pierwszą główną kamerą jest nasz operator Zenek. Zenek, ukłoń się Państwu. Bardzo ładnie. Drugą kamerę obsługuje GoPro Lala. Jak widzicie, GoPro Lala nie ma nic do ukrycia i w związku z tym będzie podglądała naszych gości. A trzecią kamerę obsługuje nasz reżyser upierdliwy. Lepiej, żeby się nie odzywał. Trzymajcie wolę za to kciuki. Niż opowiadać farmazony. Jeszcze raz powtórzę. Lepiej, żeby reżyser upierdliwy się nie odzywał. Dziś naszym gościem będzie człowiek znany na całym świecie. W Meksyku mówią na niego José Hernández. W Chinach mówią na niego dzień. W Niemczech mówią na niego jajeczkas. A w Stanach Zjednoczonych nazywają go Jet Rezak. Nie, no w Stanach to mówią JJ chyba. Prostu. JJ to mówią w Polsce. Nie, no w Polsce to mówią Jędrzejasz. Zresztą Jędrzejasz. Za chwilę się wszystkiego dowiemy. My jesteśmy gotowi. Zaczynamy. Wielkie brawa! Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Zajmij swoją pozycję, wcześniej upatrzoną. Rzeczywiście, czy to nazwisko jest aż tak trudne? Jędrzejak. No właśnie, powiedz, zacznijmy od Jędrzejasz, Jędrzejak, Jędrzejczak. Wydawałoby się, że JJ to tak łatwo wymówić, tak jest, że wszyscy właśnie, powinni to wszyscy na całym świecie powinni to znać, ale miałem taką sytuację kiedyś w Sydney, bo z taką grupą podróżników gdzieś tam po świecie sobie jeżdżę, że zostałem jako ostatni, ponieważ coś tam było z paszportem, sprawdzali mi paszport. Ta cała moja grupa przeszła, już leciliśmy do Nowej Zelandii, ja zostałem. No ale sobie tak beztrosko poszedłem na jakąś zupkę, do sklepu, poprzejrzeć gazetki. W pewnym momencie słyszę na lotnisku w Sydney, słyszę takie ding ding. Pan Jacek Jędrzejak, proszę, po polsku, proszony do stanowiska 143, to nie są jaja. Jak ja to usłyszałem, to po prostu dostałem takie turbo doładowanie, że w ciągu 10 minut tam byłem. Okazało się, że mój kolega, który wysłuchał tego po prostu wyzwania w różnych językach. Miałem jeszcze Jack Rezak, bo tam po prostu facet mnie przywoływał po angielsku. Powiedział, panie, przecież on tego nigdy nie zrozumie, niech pan da mikrofon, ja to przeczytam. I on mnie wezwał po prostu. Z taką szybkością się tam znalazłem, że na szczęście w ostatniej chwili zdążyłem na samolot. Zacznijmy jednak, mimo tego przedługiego wstępu, od twojej przygody z Big Cycem. Największe wyzwanie w dziejach Big Cyca. To najpierw to miał być jeden koncert, potem to miało być jakieś nagranie i było nagranie. Potem żeby było fajnie, żeby się tak, bawić żeby z kumplami, fajnie, spotykać wieczorami. Żeby była kasa. Oczywiście. Nie no, wcześniej chyba dziewczyny. Dziewczyny, fanki, fani, żeby był koncert, żeby była trasa, potem nagranie, potem płyta. I okazuje się, że tak jak mówiły nasze matki, w 1988 wyszliśmy na imprezę, jeszcze z niej nie wróciliśmy. I to jest chyba świetny pomysł na życie. No tak, ale to nie tylko Big Cyc, prawda? Bo współpracowałeś także z innymi muzykami i zespołami. Tak, współpracowałem z innymi zespołami, z Czarnoczarnymi między innymi, no to jest jakby druga macierzysta kapela, no ale jeszcze też jako gość śpiewałem z różnymi artystami typu Maciej Maleńczuk, z Piersiami, z Kobra Nocką, z Marylą Rodowicz. Mm-hmm. Z Marylą Rodowicz to było tak, że my mieliśmy opinię takich wesołków i Maryla Rodowicz nie wiedziała, czy my ją chcemy ośmieszyć, czy się z niej nabijamy i syn przyjechał najpierw zrobić weryfikację i stwierdził, że dobrze matka, nie nabijając się siebie, możesz z nimi Słuchaj, nagrywać. Zwykle wszyscy pytają się, z kim ci się najlepiej współpracowało, więc my na odwrót, ja się zapytam, z kim ci się najgorzej współpracowało? Nie, no ja jestem człowiekiem bardzo takim, który lubi ludzi, także nie miałem takiej sytuacji, że czyli jesteś kimś tolerancyjny po prostu. Bardzo, bardzo. Ja zawsze wychodzę... To dobrze, bo będziesz też w stosunku do nas tolerancyjny. Nie, ja wychodzę z taką dużą dozą zaufania do wszystkich i nigdy nie podchodziłem do czegoś, co mam zrobić, że ktoś mnie chce oszukać, ktoś mnie chce zdenerwować. Kiedyś Paweł Kukiz odmówił zaśpiewania piosenki Szambo i Perfumeria. Przyjechał do studia i powiedział, że nie, on nie będzie tam śpiewał tej piosenki.
piosenki, bo tam się obraża Platformę Obywatelską. A ja mówię, no tak, a on mówi, no bo wiesz, ja ze Schetyną byłem na studiach, to ja bym tego wolał nie śpiewać, może coś innego. Teraz ja koło mówię, pióra robisz Pawłowi. Tak, a ja mówię, Paweł, ale ty nie zaśpiewasz, on, nie, wolałbym nie. No i, ale znaleźliśmy jakiś konsensus, inna piosenka, Lecę w dół, Paweł zaśpiewał i ta piosenka jest na płycie Szambo i Perfumeria. I się dogadaliśmy. Zespół Bixys to jest grupa takich ludzi, których tylko można lubić. No właśnie dlatego cię zaprosiliśmy, bo cię lubimy, JJ. Bardzo dziękuję. Z Jerrym, pięknym Romanem, z Kibą już jesteście razem 30 lat, tak? 31. To już więcej niż te perłowe gody. No więcej, ale to nawet z Jerrym i z pięknym Romkiem jeszcze dłużej, bo my wcześniej graliśmy w takim zespole Rokosz, który wygrał w 85 roku Jarocin. Także de facto 35 urodziny naszego wspólnego muzykowania. Małżeństwa. Ja nawet w związku z tym takie piękne zdjęcia poligami wsadziłem na Facebooka z 1984 roku, gdzie ten młody chłopiec, ja stoję. Dlatego na tle, powiedziałeś piękne zdjęcia. Tak, na tle amfiteatru, wiesz, no miłość muzyki, do muzyki pozostała, co prawda z lustra przy goleniu spogląda na mnie inny człowiek, wstaje, mówię, bo ja się cały czas czuję jak kurczę, 30-latek, no ale patrzę w lustro, mówię, nie znam cię, ale cię ogolę. JJ jest podróżnikiem. Zaczepiam się z taką grupą, która wszystko mi organizuje, ja jak ten Petko i latająca matka, pod sufitem się przyklejam i po prostu z nimi jadę. I na wszystko się zgadzam. Ale gratis, za darmo? O, nie, na krzywy ryj? Płacę, teraz ostatnio nawet byli źli, bo jeszcze napisałem książkę i odrobiłem to. I nie mówię tego odrobnie, odrobiłem w tantiemach. W każdym razie zgadzam się na wszystko, co oni zaproponują. Zwykle mają ciekawe programy, także kombinujemy, jeździmy, wypożyczamy samochody. Podróże uczą pokory i tego, że po prostu pewne rzeczy się mogą nie udać. Na przykład w Nowej Zelandii byliśmy na terenach, gdzie kręcono Władcy Pierścieni i powiedzieliśmy sobie tak, a dzisiaj po południu to pójdziemy sobie na jakieś winko, jutro od rana zaczynamy zwiedzać. Wstajemy z hotelu, słuchaj, widoczność pół metra, mgła, zapowiadałem mgłę do godziny 19. Nie możemy się ruszyć, nie możemy nic zobaczyć, możemy tylko siedzieć w hotelu. I jeść. I wtedy idziesz na stek z krokodyla na przykład. I nigdy bym tego steku nie zjadł, gdyby nie było mgły i poszedłbym zwiedzać tereny znane z filmu Władca Pierścieni. Ale świadomie zamówiłeś stek z krokodyla? Oczywiście. A propos steków, jadłeś dużo steków z różnych zwierząt. Zgadza się. Z czego jadłeś? Ostatnio z aligatora w Stanach i ma bardzo... To inaczej smakuje niż bardzo z krokodyla? To jest trochę inaczej. To jest takie połączenie kurczaka z krewetkami. Bardzo delikatne mięso. Niestety z młodych aligatorów tylko się robi te steki. Z kangura próbowałem, z krokodyla. No, różne tam zwierzątka były. Także a myślisz, że jako specjalista... Stek z rekina mi nie smakował. Mi w ogóle jadłem na Martynice i był strasznie twardy i żelasty. Trzy razy pytałem... Źle zrobiony po prostu. Źle zrobiony. Oni to w ogóle grillują na felgach od samochodu. Nie wiem, czy wiecie. Normalnie jest stoisko z grillem, a ten grill to jest felga od samochodu, którą się podgrzewa ogniskiem i... Ciekawy sposób. A na oleju silnikowym to robią? Bardzo być może, dlatego nie taki wiem, czy teraz wiesz, niektórzy twardy. Nie wykorzystają tego pomysłu twojego gdzieś tam w Polsce na to jest zawsze, wiesz, campinga. Dobry pomysł, jak się gdzieś jedzie, to można zdjąć koło zapasowe i sobie przyrządzić obiadek, jak nie mamy grilla przy sobie. A myślisz, JJ, że poradzisz sobie z rozpoznaniem naszego steka? Nie wiem, one w sumie dosyć podobnie smakują, ale bardzo... Bardzo chętnie podejmujesz to wyzwanie? Spróbuję, oczywiście. Okay. To nasz stek, który przygotowaliśmy dla JJ-a z zespołu Big Cyc. Po zapachu poznasz, czy użyjesz Nie będę musiał spróbować. Sztućce. A co oznaczają te lasery? No właśnie, to jest zagadka. Poczytaj. Co to za stek? Ziemia jest płaska, naturalne pomidory nie mają genów. Doda miała szansę na nagrodę Nobla. Coś absurdalnego. Ludzie żyli w czasach dinozaurów. To musi być coś absurdalnego. Lasery imitują dźwięk. To za stek? Ojej, dziwna konsystencja. Gumowa. Gumowa konsystencja. Długo czekał na ciebie. Boże, może posolisz sobie troszeczkę. Nie. Proponuję ci jednak skupić się też na tych napisach. Gorące powietrze opada w dół, dlatego latem są upały. Ludzie żyjący na lewej półkuli są manikutami. Co to za stek? Zachodzi proces myślowy. To smakuje tak jak każdy inny stek. Mogę ci podpowiedzieć, bo już nie mogę wytrzymać. No podpowiadaj. JJ, to jest... Bo nie wytrzymam. To jest tak zwany stek bzdur.
Ach, stek bzdur, a rzeczywiście tak mi to smakowało, dlatego kazałeś posolić. Tak, dokładnie. Bzdura lepiej smakuje stek. Przyprawiona. Tak jest. Smacznego. Bardzo dziękuję. Steki bzdury są bardzo pyszne i ostatnio są w nadmiarze, szczególnie w internecie. Myślę, że steki bzdur to mogą być jakieś popisowe dania w niejednej restauracji, niejednej przyczepie. Może nawet w takiej restauracji, gdzie podsłuchują polityków. O, trzeba sprawdzić, czy nie ma mikrofonów. Kamera już jest. Nagrodą za wzięcie udziału w bardzo tym... Dobry. Pycha. Kto to Monika. Kto Monika. No, widać, że zrobię tą rękę. No jak Makłowicz. Poezja. Dziękuję bardzo. Nagrodą za to, że wziąłeś udział w tym wyzwaniu, jest to, że weźmiesz udział w kolejnym. Bardzo proszę. JJ najedzony, zadowolony. Rzadko się zdarza, żeby była konsumpcja w talk show. Widzisz, jak u nas jest miło? To jest takie to celowe działanie, bo wiesz, Polak głodny to zły, nakarmiliśmy cię. Próbuję się rozmiękczyć. No właśnie. Powiedz, wracając do tych podróży, co było w czasie tych twoich podróży po całym świecie takim największym wyzwaniem? Różne rzeczy. Ja to zawsze ćwiczę hiszpański, ponieważ żeby trochę przepalić zwoje mózgowe, zacząłem uczyć się hiszpańskiego, ale okazało się, że 2 lata temu bardzo mi się przydał ten hiszpański, ponieważ w Meksyku zatrzymała nas policja na głównym placu w Mexico City. Policjant na rowerze. Popijaliśmy sobie tequilę, oczywiście w torebce, bo jestem przyzwyczajony, że może być zakaz. Podjechał policjant na rowerze z giwerą, z radiostacją. No i to jest też dla podróżników wskazówka, że lepiej nie zabierać paszportu ze sobą, raczej zrobić kserokopię. Jak się pije tequilę. Jak się pije tequilę w miejscu publicznym albo cokolwiek się robi gdzieś samemu, bo zawsze trzeba pamiętać, że jesteś na wyjeździe, grasz na obcym boisku i tu zawsze sędzia ma rację. Policjant zabierze paszport i szukaj wiatru w polu, nie wyjedzie, a tak dostaje kserokopię. Jeżeli chce sprawdzić paszport, to się go zabiera do hotelu, a to już jest większa draka. I bo każdemu więcej... się chce tak, jechać na mu się i odpuszczają, tak? W każdym razie nie chciał odpuścić, chciał nas zabrać do radiowozu, gdzieś tam targał nas na komisariat. Ja mówię, ja jestem za turistas i w ogóle, że my pijemy to, że wolno pić, że ja to sprawdzałem, że pijemy w torebce, para una bolsa i w każdym razie podpuszczał, podpytywał, ciągnie do tego radiowozu, ciągnie na ten komisariat, nadaje przez tą swoją radiostację. Ja mówię, słuchaj, to wypisuj już ten mandat. Mówi, ile ten mandat wynosi? On mówi, $100, nie? Tam jakiś podał jakąś tam kwotę w pesos. Ja mówię, dobra, to już zapłacę ten mandat, już się tutaj nie targujmy. On mówi, ale ja nie mogę wypisać tego mandatu, bo jestem za niski stopnie, musi przyjść mój dowódca. Ja mówię, o Jezu, no to dobra, poczekam, ale nie, mój dowódca jest... I znowu ciągnie ten komisariat. Ja mówię, dobra, to nie wiem, jak tam uważasz, ja tutaj się stąd nie ruszam, dzwoń po swojego dowódcę. $100, ja tutaj, ale tutaj miałem tak 2 dwudziestki i tutaj miałem 50. Mówię, no to dobra, ja tam mogę zapłacić $40 i jak nie chcesz, to wołaj dowódcę i piszę mandat. On tak pomyślał, coś tam pogada, bo 80, 40, 60, 50, okej. Okay. Wziął to $50 i mówi, a teraz możesz sobie pić tą tequilę do końca, jesteś pod moją ochroną. A wsiadł na rower i pojechał. To mam prezent, ponieważ tak pięknie opowiedziałeś tą anegdotę. Si. Nie, ponieważ na razie to jest, wiesz, program na dorobku, to nie stać nas na wkładkę. Na razie tylko jest torebka. Na razie sama torebka. Bardzo, ale będziesz miał na następną podróż do Meksyku. Bardzo się przyda. Byłeś w Mozambiku, w Australii, w Stanach Zjednoczonych, w RPA. Właściwie w wielu miejscach na świecie. A Polskę znasz tak samo dobrze? Polskę znam jeszcze lepiej, ponieważ do tego roku graliśmy wszędzie oprócz Łomży, a w tym roku zagraliśmy w Łomży i to po prostu zamknęliśmy rozdział, byliśmy wszędzie, w każdym mieście powyżej 15 tysięcy, zagraliśmy parę tysięcy koncertów. Czyli... i w niektórych po kilka razy, po kilkanaście razy, takie jak Warszawa, Kraków, Wrocław. Czyli jeszcze raz zadam pytanie, czyli znasz Polskę rewelacyjnie? No raczej tak. Sprawdzimy. Dobrze. To jest mapa Polski. Jacku, jak widzisz... z zaznaczonymi barami, gdzie Bikcy tankował. Tak, zaznaczymy. Dokładnie tak. Dokładnie tak. To, wybierz w takim razie 3, tu masz 3 samochodziki. 3 bary. 3 te bary, w których najlepiej się czułeś i które najlepiej znasz. Gdańsk. Łódź. Tutaj. I Biskupin. Tu. Biskupin. Tak. Wybieramy pytania odnośnie tych barów. Gdańsk. Jak nazywa się najstarszy
zachowany dźwig portowy w Europie, zbudowany w 1444 roku w Gdańsku nad Motławą. Jan Heweliusz? Nie, on się nazywa Żuraw. Podchwytliwe. A mówiłeś, że znasz Polskę. To może w takim razie pytanie rehabilitujące. Dobrze. Z czego słynie katedra w Gdańsku-Oliwie? Z czego słynie... Czekaj, on nie ma okularów do czytania. Z Zygmunta? Organów. Z organów? Organów. A no tak. Ale nie można ich przeszczepiać. Oliwa, przecież doktor tam mieszka. Jarek Janiszewski mieszka w Oliwie. No i wykładasz się na takim pytaniu. No właśnie, oliwskie organy słynne. To nie o tym rozmawiacie w tych barach. Nie. Jak siedzicie z bicy. Jarek wiadomo, że musiał zamieszkać w Oliwie, ale tam byłem też w katedrze, tak. I słuchałem koncertu organowego. Bardzo. To bardzo teraz dobrze. Pytania o? Teraz pytania o Biskupin. Też takie trudne będą? Tak. Dobrze. Na jakim Pojezierzu leży Biskupin? Na Pojezierzu... nie mam okularów, także mi nie pokazuj. Na Pojezierzu Drawskim? Nie, Gnieźnieńskim. No, nic nie wiem. Dobra, okej. Okay. Z tej polskiej. Jedziemy do Łodzi, może będzie łatwiej. Obok jakiego wielkiego poety można przysiąść na ławeczce w Łodzi? Tuwim. Brawo! Yes! Yes! Zapytajcie go o coś, o co nikt go nie pytał. Okej, okay, dobra. Zatrzymajmy się tutaj. Zdaje się, że na Mazurach jest jakaś specjalna wioska kojarząca się z twoim życiem. Jora? Jora Wielka, skąd wiesz? Jora Wielka? A, mamy dobrych informatorów. No, co tam się dzieje? Tak, tam w Jorze się odbywają różne imprezy ciekawe. Myśmy tam grali wielko na tarasie domu mojego szwagra. Świetne imprezy tam się odbywały i odbywają się do dzisiaj. Patrz, i nie byliśmy na nie ani byliście? Jedną z nich zaproszeni. Nie, to już jesteście zaproszeni. Ja byłem. W przyszłym roku. Reżyser był. A jednak. Podobno, JJ-u drogi, jesteś rowerzystą. Nie, jestem kolarzem szosowym. Kolarzem szosowym, czyli na takich cieniutkich oponkach tak zasuwasz. I ostatnio nawet pewien kolega wpisał jakiś tekst nieprzyjemny o rowerzystach i drugi kolega się odwiedza, JJ, ty mu nic nie powiesz? A ja mówię, nie, bo ja jestem kolarzem szosowym, mnie to nie dotyczy. Czyli nie jesteś zapalonym kolarzem i nie masz latarki, lampeczki przy rowerze? Nie, jestem kolarzem szosowym, jeżdżę na cienkich oponach, a kolarz szosowy charakteryzuje się tym, że nie jeździ po ścieżkach rowerowych, tylko po szosie, jeździ prostym torem, ogląda się za siebie i trzyma się głównie prawego krawężnika. Ale skoro jesteś zapalonym kolarzem, to raczej nie lampeczka, tylko gaśnica. Oczywiście. Tak szybko pedałuję, że czasami trzeba mnie oblewać zimną wodą, żebym się nie zapalił. Czy jeździsz też w czasie suszy, kiedy szosa sucha? W czasie suszy szosa sucha i mam ze sobą stół z powyłamywanymi nogami. Okej. Okay. A drabinę z powyłamywanymi szczeblami również? Też. Dobrze, porozmawiajmy o twoich rekordach w takim razie kolarskich. No to nie są jakieś wielkie dystanse, tam 50-60 km, z tym, że mnie zawsze gnębi i dla mnie zawsze dużym wyzwaniem jest tempo, w jakim jadę. Czyli ile na godzinę, tak, w ciągu godziny przejedziesz? W ciągu godziny i to 30 km to chciałbym uzyskać, ale to jest na razie bariera nie do osiągnięcia, takie, że 24 na godzinę. Jeżdżę sam, może też dlatego ten rezultat jest trochę poniżej mojego. Nie ma kto mnie popędzać i dociągnąć. Jakby żona jechała z tyłu, to byś szybciej. On zgubił na pierwszych 300 metrach, nie ma szans. Także na razie jestem w kadrze olimpijskiej sportowców z nadwagą, także wybieramy się na takie igrzyska. Myślisz, że poradzisz sobie z naszym rowerem? Na pewno. Zjadł stek, to sobie poradzi. No jasne, mam dużo energii w sobie, więc będę kręcił jak szalony. Szybko się przebrałeś. Naprawdę, niezłe tempo. JJ, to ty jesteś zawodowy kolarz. Nie, ja jestem jedynie zweryfikowanym kolarzem. Co to znaczy? Wiesz, jak nastąpiła weryfikacja? Kiedyś sobie jadę, bo w tych lajkrach, w tym wszystkim na kolarzówce, idzie taki mały chłopczyk z tatą i mówi: tato, zobacz, kolarz! Ja mówię, yes! A jednak! JJ, tu jest smartfon specjalny, wtykam tutaj, bo jednocześnie z pedałowaniem będziesz produkował prąd. Włączę aplikację i pod koniec programu powiemy ci, ile tego prądu wyprodukowałeś. No widzisz, mamusia zawsze mówiła, rób coś, co przyniesie jakiś efekt. Po co chodzić na siłownię i pewnie tracić bez potrzeby siła. Na cenny program. Oczywiście, a tak nabijemy trochę
prądu. Naładujemy akumulator. Ale żeby ci nie było tak łatwo, to ty będziesz sobie pedałował, a my będziemy ci zadawać trudne pytania. Dobrze. Dobrze. Wybierasz moje czy Moniki? Moniki. Dobrze. Myślisz, że będą łatwiejsze? Tak. Myślisz, że będą bardziej łagodne? Będą mniej podchwytliwe na pewno. O, nie, możesz się zdziwić, słuchaj. Jeżeli na któreś pytanie nie chcesz odpowiedzieć, ponieważ ten rower nie ma dzwonka, musisz dzwonek zaimitować. Dzyń, dzyń. Wypróbujmy. Dobrze. Uwaga, pierwsze pytanie. Czy w karierze rock'n'rollowca zdarzyło ci się obudzić rano i nie wiedzieć, kim jest ten facet obok ciebie? Nie. Chociaż raz mi się zdarzyło, kiedy kierowca z naszym gitarzystą zamienili się miejscami i spali, ale mamy oddzielne łóżka, zawsze to zaznaczamy. I rzeczywiście był facet z długimi czarnymi włosami, a obudziłem się koło faceta z wąsem. Rano. Czy na wybór dziewczyn, a potem żony miały wpływ nazwa zespołu, którego jesteś wokalistą? Nie, ponieważ ja mam żonę, koleżankę ze studiów, koleżankę z grupy. Poznałem żonę zanim jeszcze powstał Big Cyc. Czy hit Big Cyca O miłości do babci klozetowej zawiera wątek autobiograficzny? Troszeczkę. Opowiesz coś o nim? No wiesz, no, kiedyś była taka zasada, że ta instytucja babci klozetowej była bardzo rozpowszechniona. No i zawsze ze Skibą, jak chodziliśmy, to tak kombinowaliśmy, żeby większą ilość papieru dostać. Także on zagadywał, ja przyciągałem, albo ja zagadywałem, a on przyciągał. I zawsze babcia mówiła, o niezłe cwaniaki się zdarzyło, bo zawsze tylko ale było dawało więcej tego papieru? Nie, bo było zawsze po 30 cm, jak ją zagadaliśmy, to uwinęliśmy sobie trochę więcej. 30 cm to chyba nie starczy. No, musiało starczyć. Lepiej być siwym czy łysym? Nie, chyba siwym. Srebrne listy są teraz w cenie. Czy występowałeś na jednej scenie z Zenkiem Martyniukiem? Nie, jeszcze nie. Chociaż powiem wam, że Zenek Martyniuk zaprosił nas na swoje urodziny w tym roku. No ale chyba nie zagramy, bo gremialna decyzja 5-0 czy 6-0, że nie. A z kimś znanym grałeś na jednej scenie? Z Boysami na przykład. Kolejne pytanie. Czy jesteś taki jak każdy facet? Tak, chociaż jak to mówi Skiba, najnowsze badania wykazują amerykańskich naukowców, że tylko, powtarzam, tylko 90% facetów to świnie. Reszta jest w porządku. Czy pedałowanie już cię zmęczyło? Tak, troszkę mnie zmęczyło. No właśnie widać. To jeszcze w takim razie nie przestawaj pedałować. Ja zobaczę na aplikacji, ile prądu wyprodukowałeś. Już mamy dane, proszę bardzo. Wystarczyłoby do oświetlenia Biskupina i Łodzi. Z pewnością, natomiast tutaj widzisz, poszedłeś jak burza, potem nieco załamany. Tak, a potem było to pytanie o żonę i zaraz zaskoczyło. Tak, ciśnienie. Ciśnienie. Nie, nie przestawaj jeszcze pedałować, JJ, dobra, bo dobrze. Mamy jeszcze... No nie no, co to kuźwa jest, Tokszon czy Balladyna? No jest, ktoś nam wpadł pod rower. Jacek, możesz powiedzieć, o co tu chodzi? Ponoć się na tym też wyznajesz. Morderstwo na wyścigu pokoju, Agatha Christie. Facet wpada pod rower, a potem okazuje się, że zasztyletowała go żona. Brawo! Od razu mówię, kto jest mordercą, więc może zaczynajcie od końca lepiej. Nie bez przyczyny trzymam ten nóż. A tak świetnie znasz się na kryminale, bo napisałeś pracę, prawda? Magisterską. Tak, pracę magisterską o polskiej powieści milicyjnej. Czy mogę już wstać? Tak, oczywiście. No, spróbuję. O jakiej powieści milicyjnej? Polski 07 pisze. Zgłoś się? Między innymi też. A o powieściach Jerzego Edigeja, on też pisał te... Ewa wzywa 07, takie zeszyty. Ewa wzywa 07, dokładnie. Między innymi krew mi wpadła do oka. Właśnie. To jest ketchup, ale wiesz co? Słabej jakości. Mogliśmy jednak zrobić ten wypadek. Ale był tylko taki. Beznadziejny nie było ten tego ketchup. Zwykłego. Ostry był, ten meksykański. Nie, ale beznadziejny jest. Będziesz ty jadł z nim parówki w domu, bo ja go nie jest tknę. Ten meksykański. Ze stekiem znakomity. Doskonale, ze stekiem z dur. JJ z Big Cyca był dzisiaj naszym gościem. Jeżeli się podobało, to subskrybujcie kanał, a jeżeli mieliście podobne przygody jak JJ albo jesteście kolarzami, to dajcie Siadajcie na rower i jeźdźcie z nami. Dziękujemy bardzo. Do Dzięki. Zobaczenia. Dzięki. Jeszcze raz robimy, znaczy mi się podobała ta ostatnia sekwencja. To co jeszcze raz mamy robić? To zostawmy tak jak jest, bo możemy tylko spieprzyć. To mamy to.